Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj rozpoczynamy nowy kwartał studium Pisma Świętego. W zeszłym kwartale zastanawialiśmy się nad stworzeniem, ewentualnie ewolucją. Tym razem mówimy na temat głównych nauk proroków mniejszych. A tytuł całego kwartału jest Szukajcie Pana, a żyć będziecie. To ważna prawda, co robić, żeby żyć wiecznie. Będziemy to za chwilę omawiać. Cieszę się, że ze mną są również moi przyjaciele. Ja mam na imię Julian. Obok mnie siedzi Wiktor. Dalej Żenia i Aleksander. Wiktora poproszę do modlitwy wprowadzającej. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam możliwość studiować tą lekcję. Daj nam mądrości. Daj, by mogliśmy, Panie, poznać te prawdy, które tutaj są zapisane. Bądź z nami podczas tego studium. Dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Gdy myślę jeszcze o poprzednim kwartale, myślę o różnych zwierzętach. Zwierzęta mają to do siebie, że nie mają świadomości, że kiedyś będą musiały umrzeć. A my mamy tę świadomość. To lepiej dla nas czy dla tych zwierząt? Raczej dla zwierząt. Raczej dla zwierząt. Dlaczego więc Bóg objawił nam, że przed nami będzie śmierć, że będziemy musieli umrzeć? A zwierzęta żyją sobie spokojnie, nie muszą myśleć o tym. Jak myślicie? Jest to raczej dla nas wyzwanie życiowe. Mhm. Musimy podjąć się pewnych rzeczy, żeby dostrzec prawdziwej drogi, która będzie prowadziła do Boga. Mhm. No i to nie jest łatwa droga. I na samym początku już Bóg postanowił dać człowiekowi wolną wolę, żeby mógł wybierać. Zwierzęta tego nie miały. Czy przez to jesteśmy na wyższym poziomie, czy niższym w takim razie od zwierząt? Jeśli zwierzęta mają lepiej, nie wiedzą, że będą musiały umrzeć. Nie, jesteśmy na wyższym, dlatego że jak wierząca osoba, to wiemy, czym to może skończyć się, że otrzymamy niebo, nową ziemię, a zwierzęta niestety umrzą i już zostaną w ziemię. Mhm. W planach Pana Boga nie było tego, że musimy umrzeć. To człowiek wybrał i to są konsekwencje tego i te nasze, ta nasza świadomość, że umrzemy, też jest konsekwencją grzechu. To, co wybraliśmy. Mhm. Takie jest wprowadzenie do tego kwartału. Całą lekcję opracował Zdravko Stefanowicz. Widzimy, że to ktoś, kto jest bliski nam, dlatego że ten język już taki bliższy nam jest. Ale tak myślę o tym, że to dobrze, że ludzie układają, piszą lekcje, którzy pochodzą z różnych środowisk, z różnych krajów. Akurat tu jest wspomniane, że brat dr Zdravko Stefanowicz urodził się w Bośni, a wykłada język hebrajski,
na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. Przez to na pewno ma szerokie doświadczenia, szerokie spektrum spojrzenia na różne zagadnienia. Na pewno bywał w różnych miejscach. I ta lekcja jest ciekawie opracowana. Zaczyna się od tego, czy to dobrze, że mamy świadomość, że kiedyś umrzemy. Gdybyśmy nie mieli tej świadomości, to takie apele, starajcie się żyć, szukajcie Pana, a żyć będziecie, mogłyby docierać do nas? Nie, raczej nie. Raczej nie. Co by nam to mówiło, że umrzemy? Jakbyśmy mówili, nie wiem, do kozy, że ona umrze. Jaka byłaby reakcja? Żadna. A jednak jeśli wiemy, jaki może być koniec i ewentualnie później początek nowy, tak, to działa na naszą świadomość. Szukamy odpowiedzi na pytanie. Tak, tak. Co zrobić w takim razie? Lekcja nasza nosi tytuł Duchowe cudzołóstwo, Księga Ozeasza. Trudna pod pewnym względem jest ta lekcja, bo mówi na temat nierządu, cudzołóstwa, zdrady. Dzisiaj to można było powiedzieć prostytucji nawet. I to omawiamy w kontekście Boga, sprawiedliwości, miłości. Sięgać tak nisko dna. Zobaczymy, czego będziemy mogli się nauczyć. Poprosiłbym może Aleksandra, żeby przytoczył ten tekst pamięciowy wprowadzający. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. Dziękuję bardzo. Zmiłuję się nad niemiłowaną. No, ciekawa myśl. Ale przejdziemy do samego studium. Zobaczymy, co Pan nam chce powiedzieć. A Pan dał dziwne polecenie Ozeaszowi. Ozeasz to jeden z proroków Starego Testamentu, który żył mniej więcej w VII wieku, przed naszą erą, przed uprowadzeniem północnego państwa Izrael do niewoli asyryjskiej. I on udzielał różnych pouczeń od Pana. Musiał sam wiele przeżyć też, doświadczenie, ale te jego doświadczenia mogą być nauką dla nas. Jest jednym z 12 proroków, których na ogół nazywa się mniejszymi. Czy jego poselstwo było mało ważne? No nie, chyba nie z tego względu się nazywał mniejszym prorokiem. Raczej po prostu często prorocy mniejsi byli dlatego, że mniej napisano przez nich. Po tak. prostu dlatego mniejsi. Małe księgi były. Małe księgi. Ile takich mamy małych proroków? 12 mamy takich, którzy niewiele napisali, ale to nie znaczy, że to nie jest ważne przesłanie, które nam przekazują. Tak jednak się jakoś utarło, a no jak niewiele napisał, no to on jest tak mniej znaczący. Nie, wszystko w Biblii jest ważne, a więc również i to, co ci prorocy zwani mniejszymi nam przekazali. No i pierwsza myśl. Bóg daje temu Ozeaszowi pewne polecenie. Jakie polecenie? Żeby on wziął sobie żonę. Jaką? No.
Nierządnice. Nierządnice, tak. Można powiedzieć. Tak. Nie mogę powiedzieć, że prostytutką, dlatego że tak dokładnie tutaj nie napisano, ale to, co czytamy, to można i tak powiedzieć. No, nie wiem, czy nie można tak powiedzieć. To zależy, co ona robiła, to tak można ją określić. Mhm. Ja może przytoczę ten werset, bo on jest dość kontrowersyjny. Wiersz drugi. Pan rzekł do Ozeasza: idź weź sobie żonę nierządnicę. Weź sobie żonę nierządnicę. Czy Bóg jako dobry i sprawiedliwy i wzorzec dla nas mógł tak powiedzieć, weź sobie nierządnicę za żonę? No jakby tobie powiedział Wiktor, jakbyś zareagował na to? Myślę, że tutaj w tym kontekście Ozeasz dostał takie polecenia od Pana, żeby zobrazować, w jakim stanie był Izrael w tamtych czasach, żeby mogli zrozumieć bardziej i dobitnie, w jakim stanie oni byli w momencie. Ja ten wiersz starałem się też zrozumieć, zaglądałem do innych przekładów i na przykład patrzyłem do Biblii angielskiej, to tam nie jest napisane weź sobie nierządnicę, tylko weź sobie kobietę nierządu. I zaglądałem też do komentarzy. Nasz komentarz adwentystyczny mówi, że można to rozumieć właśnie w inny sposób, niekoniecznie weź nierządnicę. Tekst oryginalny dopuszcza taki przekład, weź sobie kobietę nierządu albo z nierządu. I co by to mogło znaczyć? Mogłoby to znaczyć tyle, weź sobie kobietę, która jest skutkiem nierządu. Czyli mogła się urodzić u kobiety, czy w rodzinie takiej, gdzie był nierząd. Inna myśl, którą też można przyjąć, to, że Bóg wiedział, że ona będzie nierządna w przyszłości i mówi, to jest kobieta nierządu. Ewentualnie taka myśl mogłaby być. Brat Zdrawko pisze, że nie mamy pewności co do tego, jak należy to oddać tę myśl. Więc dlatego bądźmy ostrożni z takim przykładem. Weź sobie kobietę nierządną. Czy kobieta się rodzi od razu nierządną? No nie. Raczej staje się wskutek decyzji pewnej i czynności. Właśnie. Żeby być nierządną, to nie jest się od razu, tylko po pewnym czasie staje się nierządną. Więc mnie jakoś bardziej pasuje ta myśl, że ona była w porządku. Może nawet Ozeasz ją kochał i wydawało się, że to będzie dobra kobieta, a później stała się nierządnicą. To by wtedy lepiej oddawało tę myśl, jak było z Izraelem. Pan często przedstawia, że najpierw było w porządku, a później zaczął Izrael odchodzić od Boga, czyli jakby po pewnym czasie zdradzać, prowadzić jakby życie nierządne. Jest to jednak polecenie, które i tak, nawet jeśli Bóg by powiedział, weź sobie kobietę, która ma coś wspólnego z nierządem, to i tak to była trudna decyzja na pewno dla Ozeasza. Oczywiście. No i jak zareagował na to Ozeasz? Wziął taką... Wykonał polecenie Pana. Tak. Wziął. Uważam, że bardzo dobrze to oddaje pewną myśl albo pewną sytuację, w której się znajdował Izrael. Czyli kontrowersja tutaj polegała na tym, że musiał mieć wspólną rodzinę z tą kobietą. W pewnym sensie to oddawało myśl. Tutaj się coś spotyka przede wszystkim. Świętego, Bóg i drugie Izrael.
której odszedł, której padł w bałwochwalstwo po prostu. Jakoś chce Bóg nawrócić do siebie Izraela, a Izrael się oddala. Tak w pewnym sensie tutaj. Prorok jest przedstawicielem Boga. Nierządnica jest tą postacią, tym buntowniczym elementem, który idzie przeciw Boga. I tutaj się jako spotykają. Bóg chce, szuka pewnych dotyków do swojego narodu, żeby go nawrócić. I właśnie ta sytuacja jak najbardziej tutaj zobrazuje, wskazuje na to, w jaki sposób Bóg tego chce dokonać. Ja się cieszę, że Bóg miał zawsze takich ludzi poświęconych, bo to jest dla mnie też wzór. Tutaj Wiktor mówi, że byłaby to trudna sytuacja, weź sobie kobietę nierządną, czy z nierządu, czy jakbyśmy na to popatrzyli. A Ozeasz usłuchał. Ale z drugiej strony też byli prorocy, którzy inni polecenia wykonywali. Byli, którzy chodzili nago na przykład. Albo byli ci, którzy leżeli na jednym boku, co miało symbolizować jeden stan rzeczy, a drugi na drugim boku, który miał symbolizować inny stan rzeczy. Tak. Czyli takich poleceń znajdziemy trochę w Starym Testamencie. No tu już mówimy o różnych też poleceniach. Możemy się zastanowić, dlaczego akurat takie dał polecenie, weź sobie. Ale sam fakt, że w ogóle był posłuszny. I Bóg miał zawsze takich ludzi, którzy byli posłuszni w ekstremalnych nawet sytuacjach. Takimi może być każdy, możemy być my. Nie szukać tylko wygody w świecie, ale sprawa Boża powinna zawsze być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dobrze, no a jak myślimy, dlaczego Bóg dał takie polecenie? Nie mógł powiedzieć, idź, mów do ludu, że wy źle postępujecie, nawróćcie się. Może coś w tym sensie. Dlaczego takie polecenie dał Ozeaszowi? Wydaje mi się, że odzwierciedla to pewną oryginalność albo sytuacji. Ponieważ na co dzień chyba prorocy to robili. Chyba głosili. Na to oni właśnie byli, prorocy, żeby głosić. Żeby mówić do ludu izraelskiego, że Pan jest taki i taki. Że Panu trzeba służyć tak i tak. Ale chyba już w pewnym momencie te poselstwa nie docierały. No i tutaj wszedł bardziej oryginalny obraz, który dotyczy naprawdę, takim bym powiedział, bardzo, bardzo intymnej sfery życia, rodzinę. Żeby zrozumieć to, po prostu Bóg już takie dał polecenie, żeby zobrazować tą sytuację na tyle, żeby ludzi zobaczyli, Izraelici zobaczyli, jak to naprawdę jest. Co Bóg od nich chce tak naprawdę już. Ja tak myślę, że Bóg czasami sięgał już do takich ekstremalnych sytuacji. To mógł jakoś to łagodniej to przedstawić. Ale tak, wyobraźcie sobie, Ozeasz był znaną postacią, był prorokiem w Izraelu. I teraz bierze sobie nierządnicę za żonę. A jeszcze jak była znaną jakąś tam wszędzie, co ona robiła. I taką kobietę miał. A Ozeasz chodził. To wy jesteście tacy. To wy zdradzacie Pana. Wy jesteście nierządnicami. Nie dziwcie się tamtej, nie patrzcie na tamną. Wy tacy jesteście. To musiało przemawiać. Tak, no mamy takie inne przykłady, też ekstremalne. Ja nie wiem, jak to rozumieć nawet. Izajasz co miał robić? Chodzić z gołym tyłkiem, tam jest powiedziane. Tak. Żeby powiedział, bo tak pójdą do niewoli Egipcjanie i inni. Nie patrzyli na to, jak brali do niewoli, to tak gonili jak zwierzęta tych ludzi, zupełnie nago, jeszcze tam powiązany jeden z drugim za szyję i tak szli w upał, nie upał, ginęli, nikt się nie przejmował. I teraz Izajasz miał w jakiś sposób pokazać, jak wy pójdziecie do niewoli.
Ciekawe to. Albo Jeremiasz, co miał zrobić? Wydaje mi się, że dobry odpowiednik dzisiejszej sytuacji na przykład byłby, kiedy spotkałem coś takiego, że w jednym zborze młodzież zaczęła palić. I tak palić zaczęli wszyscy, bo taki wpływ papierosy. Był. Papierosy, tak. I pastor uprzedzał młodzież. Ale młodzież jednak była grupa młodych ludzi, starszych, którzy właśnie non-stop popędzali młodzież palić, bo było to w pewien sposób reprezentowano przez nich jak modne, jak takie fajne i tak dalej. No i pastor już nie wytrzymał i w pewien sposób przywołał ich do jednego spotkania i kiedy przyszli wszyscy, rozpoczął w nieordynarny sposób to spotkanie. Wziął, zapalił papierosa i powiedział, a teraz porozmawiajmy na ten temat. Było to w pewien sposób dla nich szokujące, ale w ten sposób przymówiło to do nich, oryginalność tego. Uważam, że właśnie ta oryginalność wstrząsła trochę Izraelitami, ponieważ to jest prorok, święty posłaniec. I teraz on bierze żonę nierządnicę. I kiedy oni dochodzili do tego, dlaczego tak się dzieje, wiedzieli, że oni popełnili ten błąd. Tak. A Pan chce ich nawrócić. Jeszcze jest taki fakt, że chciał Pan Bóg zobrazować, jak serce Jego boli w momencie, jak Jego lud jest mu niewierny. Tak samo Ozeasz miał to zrozumieć. W momencie, jak żona jego była niewierna, to on na pewno przeżywał jakieś tam rozterki wewnętrzne, że znowu, prawda, że no, miał frustracje tak zwane, prawda, ból z tego powodu. Tak samo Pan Bóg, jak jego lud odstępuje od jego zasad, też ma ból w sercu. Tak. A teraz powiedzcie, co myślicie o tym, dlaczego odstępczy Izrael, czy lud Boży, który źle się prowadzi, jest porównywany do kobiety, a nie do mężczyzny. Może mężczyzn było więcej takich źle się prowadzących jak kobiet. Dlaczego do kobiety jest porównany Kościół nawet, możemy powiedzieć, odstępczy? Co myślicie? Ja mam pewną myśl, dlaczego tak. Tego nie ma akurat w Biblii, chociaż jest ta myśl, mianowicie, że Bóg się przedstawia jako małżonek, Jezus Chrystus. No On jest, tutaj był na ziemi jako mężczyzna i tak dalej, więc kogoś, kogo On bardzo kocha, no to jest kobieta. Ale no, może zdradzać ta kobieta. On jest wierny. I to nie dlatego, że jest mężczyzną, tylko po prostu to jest Bóg. Jest to nasz Zbawiciel jako mężczyzna. Został przedstawiony. W takim razie ta strona w małżeństwie, no to będzie kobieta. Ale to nie znaczy, że kobiety są tylko niewierne. Mężczyźni, wiemy z historii, też nie byli w porządku, byli niewierni, żeby ktoś nie wyciągnął niewłaściwych wniosków. Dobrze, więc mówimy tutaj o duchowym cudzołóstwie. A jak są przedstawieni ci, którzy no, w ogóle nie trzymali się prawd Bożych? Jeśli mówimy o relacjach, mamy tego wiernego Pana, to jest nasz Bóg, małżonek, niewierna żona, to jest Izrael. A kochankowie to kto? Inni bogowie, którzy właśnie pociągali Izrael. Inne kulty. Tak. Jakieś inne kulty religijne. Takie kulty były obecne wtedy. Szczególnie kult Baala, kult Asztarty, Isztar. Właśnie te kulty bardzo pociągali Izraelitów. Ale bardzo ciekawe pytanie,
dlaczego, co takiego pociągającego było w tych kultach, że wiedząc Izraelici, że są z Bogiem, mają błogosławieństwo duże z tego. Bo religia Boga żywego to jest przemawianie do rozumu i do serca człowieka. Co, do czego przemawiali, przez co przemawiali inni kulty? Jest bardzo trudne pytanie. Gdybyś umiał w 100% odpowiedzieć, to byłoby cudownie, ale... Ale uważam, że... Nie ma takiego, który by umiał w 100% odpowiedzieć, dlaczego grzech jest pociągający. Tak, rozumiem, ale w pewien sposób nie możemy obiektywnie odpowiedzieć, ale możemy się domyślać przynajmniej. Mm-hmm. Uważam, że religia Baala nie była reprezentowana w sposób, że jest dobro, a zło. Ona reprezentowała, religia Baala reprezentowana jako na przykład jest twoja życiowa przestrzeń i musisz ją zrealizować po prostu. Nie trzeba myśleć, dzielić dobro i zło, ponieważ wierzący człowiek musi się zastanawiać, jak postępować wiernie, jak iść za Bogiem, identyfikować swoją wiarę w pewien sposób i zadawać sobie pytanie, dlaczego ja postępuję tak, a nie tak, a może to jest niedobrze według Boga. A to była religia zmysłów. Dlaczego tam była rozwinięta sakralna prostytucja? Dlaczego było rozwinięte ofiarowanie ludzi, dzieci i tak dalej? Było to w pewien sposób to odzwierciedlało sedno tej religii. Musisz się oddać zmysłom. Czyli rzeczywisty stan rzeczy jest ten, który ja widzę, który dostrzegam, a chrześcijanie i wierni Bogu ludzie tak nie dostrzegają. Wiedzą, że tam w przyszłości Bóg da, że duchowe rzeczy nie są obecne tutaj. Nie dostrzegamy ich. Dostrzegamy ich tylko wzrokiem duchowym. Ja też się nad tym zastanawiałem nieraz, co pociąga ludzi. I wiem, że to były religie wymyślone przez ludzi. Pamiętam, jak zakładano jeden kościół w Ameryce, to chodziło takich dwóch młodych ludzi i pytało, jaki chcielibyście mieć kościół? I ludzie odpowiadali, tak i tak, i żeby tak było i tak. Oni pozbierali te wszystkie myśli i tak zrobili taki kościół, więc zapraszamy, taki będzie ten kościół. A tak naprawdę to my mamy pytać, Panie Boże, jaki chcesz Ty, żeby był ten Kościół, a nie taki, jak ludzie chcą. Natomiast wszystkie religie pogańskie były stworzone przez ludzi i one wychodziły naprzeciw tym niskim często potrzebom człowieka. I ludzie tam się bawili przy tym, uprawiali nierząd. Co jeszcze, jakie były te niskie potrzeby ludzkie, to... Te religie w jakiś sposób zaspokajały. No i ludzie szli za swoimi pożądliwościami. Nie było odpowiedzialności, że to jest niemoralne, że to jest złe, że musisz poświęcać coś dla drugiego i tak dalej. I dlatego łatwo było iść za taką religią. Ale dokąd prowadziło to? Skutki były straszne takich religii. Dobrze, jeśli więc patrzymy na dalszą historię Ozeasza, no Ozeasz pojął tą żonę i ona go zaczęła zdradzać. W sumie wspomnianych jest troje dzieci, a tylko jedno jest wzmiankowane jako dziecko Ozeasza, więc prawdopodobnie, chociaż to nie jest napisane wyraźnie, ale tych dwoje było nawet nie jego. I w pewnym momencie Bóg mówi teraz do Ozeasza, no widzisz, jak ona się prowadzi. Tak mój lud zdradza mnie, ale idź jeszcze do niej i co? Co zrób? Odkup ją. Nawet nie mówi odkup, tylko mówi pokochaj ją jeszcze. Pokochaj ją. Tak. No czy to jest...
możliwe. I dlaczego Bóg tak powiedział? Mógł powiedzieć, oddaj ją teraz na ukamienowanie. Bo źle się prowadzi. A tak nie powiedział. Dlaczego powiedział inaczej? To ukazuje charakter Boga. Jaki jest prawdziwy charakter Boga. Że pomimo tego, że grzeszymy, upadamy, to jednak Pan Bóg nas kocha i czeka do tej pory, kiedy wrócimy i z powrotem będziemy blisko Niego. Mm-hmm. Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży. To jest dla człowieka bardzo trudne. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jeśli widzisz, że żona cię zdradza na przykład, albo mąż, jeszcze raz iść i okazać prawdziwe serce. Pokochać, nie tylko tam sztucznie jakoś się zachować, ale tak naprawdę jeszcze pokochać ją. A wiesz, że ona ma dzieci z nierządu, tam jest napisane. Tak, no ale to nam pokazuje kogo? Izrael. Tak, ale Boga przede wszystkim, nie? Który potrafi zwracać się do grzesznika, który go zdradza, byśmy powiedzieli duchowo, i jeszcze raz pokochać. Jak to pokazał nam Bóg? Przez Jezusa Chrystusa, który odkupił na krzyżu. Tak. Przez cenę Jego. Może. A czy Jezus naprawdę kochał ludzi Izraela? Jakieś mamy przykłady? No, gdyby nie kochałby, to nie przyszedłby, prawda, i nie umarłby za nich, prawda? Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, no właściwie, że to jest sedno Ewangelii, prawda, to, że cała ta historia z Ozarzem pokazuje nam sedno Ewangelii, czyli miłość Pana Boga. No. Mhm. I w Nowym Testamencie napisane, że bo tak umiłował świat, że oddał swojego Syna. To już pokazuje, na ile On nas kocha. Tak, to jest nie do pojęcia, tak jak nie do pojęcia jest, co zrobił Ozeasz. Tam jest też powiedziane, że On ją kupił niejako. Tak. Ja myślę, że to też dla naszego zrozumienia jest, co uczynił Pan Bóg. On z miłości to zrobił, ale i też zapłacił wielką cenę. 15 tam jest powiedziane srebrników zapłacił, a cena niewolnika była 30 srebrników. Czyli to była dość duża suma. I jeszcze do tego tam jest powiedziane, że jeszcze jęczmienia musiał dać. Normalnie takiej osobie się nie płaci tyle. A Ozeasz zapłacił wysoką cenę, ale powiedział tylko już nie chodź więcej. Siedź tutaj u mnie. A Pan Bóg tam używa takiej przenośni i mówi o Izraelu właściwie. Wyprowadzę ją na pustynię. Czy myśleliście o czymś takim? Dlaczego tak Pan Bóg powiedział, wyprowadzę ją na pustynię? I tam przemówię do niej. I ona się wtedy opamięta i znów powie do mnie, mężu mój, kochany mój. Czy to od niej wypłynęła ta myśl, o, wrócę do mojego męża. Decyzja męża. Decyzja męża była, tak. Oczywiście to on wyszedł naprzeciw. Tak Bóg wychodzi naprzeciw nas. Na obronę możemy powiedzieć tutaj tej odstępczej żony jest, choć może to, że tam jest napisane, że ona myślała, że to zboże, wino i te inne rzeczy, to właściwie ma od swoich kochanków. Prawdopodobnie jej płacili. No i myślała, to ja się utrzymuję tylko dzięki temu.
A tam później jest powiedziane, ale ona nie wie. Ona nie wie. Sobie nie zdaje sprawy z tego, że to tak naprawdę to się troszczy o nią kto inny. Ozeasz. Ozeasz. A to jest przenośnia pewna, ale tak naprawdę to się troszczy Bóg. Ludzie myślą, no skąd mamy to dobro? A zapracowałem, albo bo mi dał to, nie wiem, mój szef. Ale nad wszystkim jest Bóg. Tak. I tak naprawdę to daje Bóg. Tak. A z drugiej strony, jeśli to mamy tę świadomość, że to Bóg nam daje to wszystko i tą zboże, i oliwę, i inne rzeczy, to jak to powinniśmy wykorzystywać? Pomyślnie. Myślę, że Izrael charakteryzował pewien synkretyzm albo zmieszanie pewne. Czyli wątpię, żeby oni samodzielnie podjęli taką decyzję, żeby wrócić do Boga. Czyli w pewien sposób, że tak pomieszało się i podmiana pojęć została taka, zmieszanie świętego i po prostu została dokonana pewna profanacja, że już gdzie dobro, a gdzie jest zło, a dokąd iść, już w pewien sposób było zmieszane. I dzięki tylko Bogu, uważam, Bóg przygarnął ich od nowa i przyjął ich. Uważam też, w naszym życiu często jest tak. Natura człowieka jest przeciwna sama w sobie. Sprzeczna sama w sobie, że często wyznajemy pewne rzeczy, wyznajemy, że tak, wierzymy w Boga, idziemy za Nim, służymy Mu, a polegamy na tych rzeczach, na materialnych. Mhm. Mówimy, że tak, idziemy, robimy to i to i to, tak, idziemy za Bogiem, idziemy w sobotę na nabożeństwo, idziemy, witamy się jeden z drugim. A w rzeczywistości, kiedy pracujemy, to materialna rzecz służy do naszego podejmowania decyzji często. Mhm. Musimy być przekonani. Czyli w pewien sposób Izrael już nie identyfikował siebie jako silny naród, który jest wierny Bogu i idzie za Bogiem. Nie ma moralności już w takim stanie dla Izraela. Wszystko się zmieszało. I uważam, tylko dzięki Bogu Izrael w pewien sposób wrócił. Ale naród judzki tylko został ocalany. A naród izraelski w końcu odszedł. I Asyryjczycy pokonali go. Ale jest taką budującą rzeczą to, że Bóg ma jednak ten swój lud i w jakiś sposób umie dotrzeć i przekonać, jeśli myślimy o tym Bożym ludzie jako pewnej liczbie jednostek, to jedni może odejdą, ale drudzy przyjdą i Bóg w jakiś sposób dociera do ludzi, że zawsze ma tych, którzy mu są wierni. I tutaj też mówię, wyprowadzę cię na pustynię. Pustynia była takim symbolem jakby, nie wiem, oczyszczenia, odrodzenia. Ale z drugiej strony kontaktu z Bogiem, bo nic innego nie było. Bóg podejmuje jakąś inicjatywę i on wie, co zrobić, żeby ludzie się upamiętali. I w końcu ta kobieta wraca do Ozeasza. I to jest piękne. I miejmy zawsze tę świadomość, że Bóg ma tych, którzy są wierni. Obyśmy to my byli, nie? Także niech Bóg nam w tym dopomoże. A jeśli ktoś czegoś innego szuka w tym świecie, tu jest powiedziane bogactwa, że to jest ułuda. Wielu zwiodło. I chrześcijan też. Tam mamy w liście Jakuba takie wersety, które mówią o tym. Pamiętacie? Co się stanie później jednak z tym złotem, mówię, waszym bogactwem? Co jest powiedziane?
płaczcie bogacze. Dlatego, że wszystko będzie zniesione. Zniszczone będzie. To nie jest tak. Wartość trwała. A doczesna? Doczesna, ale to tylko do jakiegoś czasu. Iluż ludzi się nad tym zawiodło. Słuchałem ostatnio w internecie czytałem, jak kończą wielcy ludzie. I tam przytoczono najbardziej znane postacie, które tragicznie zakończyły. Greta Garbo, która była kiedyś mistrz świata. Nie pamiętam szczegółów, ale zapomniana została przez ludzi i źle zakończyła. To ona chyba była w swoim mieszkaniu, nie przyjmowała tak nikogo, nawet gdy jej przyznali tę najwyższą nagrodę aktorską, Oscara, to nawet nie przyjęła tych, którzy chcieli jej przynieść tego Oscara. Żadnego kontaktu, wyłączyła się. Elvis Presley narkotyzował się, marnie skończył. Samobójstwo popełniła Marilyn Monroe. I tak dalej. Całą listę wymienili tych najbardziej znanych wszystkich. Zdawałoby się, to powinni być ludzie najszczęśliwsi. No właśnie. I tak marnie zakończyli. Dlatego tak piękne są te Boże wezwania do takiej szczerej miłości, służenia innym, łączności z Bogiem naszym. Na co dzień, pokój wewnętrzny i dlatego On nas przyzywa swoimi więzami miłości, nas przyciąga. I to jest to piękne u Boga, możemy być tylko wdzięczni Mu za to. Ja myślę, że w modlitwie też Mu teraz za to podziękujemy. Poproszę Ciebie do modlitwy. Drogi Panie, dziękujemy Ci, że przemawiać do nas przez historię Starego Testamentu, przez proroków mniejszych, którzy przemawiają do naszego serca i umysłu i służą tym obrazem tej wielkiej, wspaniałej miłości Twojej do ludu Twego. Pomóż nam zawsze pokładać nadzieję na Ciebie, iść za Tobą i decydować zawsze do Twojej woli, przez Twoją wolę, idąc drogą prawdy. Bądź z każdym z nas, bądź z Twoim ludem, bądź szukającym Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo za współpracę. Widzów zapraszam za tydzień. Będzie znów studium z Księgi Ozeasza. Zobaczymy, jak dalej się potoczyła historia tego małżeństwa. Zapraszam.